Chyba już wiecie, gdzie jestem. Nacykam się tu wejść, jak nie powiem co. Ale najpierw go nakręcę od zewnątrz. Się zastanawiam, jak wam o tym opowiem. Bo to jest budynek prosektorium. Chyba najbardziej znany obiekt urbaksowy w Szczecinie. A jest taki przypał, bo ludzie się stoją i opią, że jak kurwa ktoś wezwie policję, to będzie kicha. Bo wejść to tam jest bardzo łatwo, ale jak ja zejdę, to nie mam zielonego i bladego pojęcia. Strasznie dużo osób jest w parku. Strasznie dużo osób. Najpierw wam to sfilmuję od zewnątrz. Jakby tu było wejście, jakby coś było podstawione tu, to by było zajebiście tu wejść. Przepraszam za słowa. Ale strasznie dużo ludzi tu jest. Dobra, wiecie co? Spróbuję tu wejść. Ale nie wiem, czy mi się uda. Może się spotkamy w środku. Dobra. Czego to się nie robi dla was? Tylko ja się bardzo zastanawiam, jak ja stąd wyjdę. Bo są bardzo cienkie te barierki. Dobra, zaraz wam wszystko opowiem. Marzyłem o tym, żeby tu wejść. Ale marzyć wyjść, to jest druga sprawa. Dobra, żona na zewnątrz jest. W razie czego pilnuje. Kibel. To już wczoraj było lepiej w tym szpitalu niż w tym. Ale z tego co wiem, to jest najbardziej. Poczekajcie, zrobię tu zdjęcie. To jest najbardziej znany obiekt urbexowy w Szczecinie, tak jak wam mówiłem przed chwilą przy wejściu. Szkoda, że tu nie ma wyjścia z dołu. O Jezu. Jak ja stąd kurwa wyjdę? To się bardzo nad tym kurwa zastanawiam. Przepraszam, że klnę, ale jestem trochę zdenerwowany. A, wiecie co? Dałem ciała. Mogłem wziąć tą. Szkoda, że tu się nie da wyjść tędy. A może się da? Nie, nie da się. Nie da się. Tu jest jakieś spalone coś. A, miałem wam powiedzieć, to najwyżej wam opowiem na zewnątrz, jak stąd bezpiecznie wyjdę. Mam nadzieję, że Bóg mi na to pozwoli. Bo już se, przepraszam bardzo, wynajęłem fajną rzecz, ten. Fajne do, że tak powiem, no jak to się nazywa? Fajną pasję, o! Że tu będzie o kiepską pasję, nie fajną pasję. Z tego co wiem i co piszą ogólnodostępne źródła w internecie, idziemy na fyftu. To była kiedyś kapliczka.
Nie wszystko wam opowiem, bo wszystko wam opowiem na zewnątrz, ale nie tu. Bo nie wszystko wam opowiem. Później z kartki przeczytam. Kiedyś była tu kapliczka. Obok na miejscu tego parku był szpital psychiatryczny. Nie pamiętam roku, wszystko opowiem wam po szczęśliwym wyjściu stąd. Co mam nadzieję nastąpi i mam nadzieję, że babcia mnie chroni i pilnuje. Bo jestem przerażony, nie tak jak nawet w tym szpitalu wczoraj co byłem. Był tu opuszczony szpital psychiatryczny. Na miejscu tego parku, który teraz tutaj jest, był cmentarz. Przepraszam, że ja tak przekręcam wam ten obiektyw, ale filmuję komórką, bo bym tu z kamerą nie wlazł po prostu, bo nawet nie było możliwości tu wejść z kamerą. Bo modlę się, jak punkt wyjść. Ale to tam. Dobra. No, tak jak mówiłem, no. Był tu szpital psychiatryczny. Zaraz wam powiem resztę. Poczekajcie chwilę, bo ja filmując robię zdjęcia. Więc mi będzie prościej, tak wiecie. A tu nic nie ma. Ciekawe co tu było. Bo to są takie jakieś, zobaczcie jakie to grube drzwi są. A, dobrze. Już wam mówię dalej, co to było. Szpital psychiatryczny, to z nerwów ja tak powtarzam, więc w ogóle się tym nie sugerujcie, nie przejmujcie. Park, to był cmentarz. Dobra, możemy stąd wychodzić. Już wszystko widzieliście. Nie wiem, jak te zdjęcia wyjdą, bo niestety tu jest, o, ciemno. Szpital został zburzony, no ale teraz co zrobić z ludźmi, którzy tam byli, którzy umarli. Więc zrobili jakby tędy było wyjście, to by było zarąbiście. Dobra, wiecie co, ja najpierw stąd wyjdę, później mam resztę opowiem, bo moje nerwy to zaraz. O, tu jest dach, a niestety na ten dach nie wyjdziemy. Dobra, wiecie co? Ja poproszę żonę. Kurna, jakiś dziadek tam jest. Dobra, spotkamy się na zewnątrz. I wam wszystko opowiem dalej. No to jestem na zewnątrz. Tam jest moja żona. O! Halo! Dzięki niej to mam, to mam. Dobra, posłuchajcie. Wyszedłem żywy, ale straty niestety musiały być. Tędy się wchodzi jak dla innych. Dobrze, już wam mówię. To jest neoromańska kaplica wniesiona w 1900 roku w południowo-wschodniej części cmentarza. Pierwotnie była to jednokondygnacyjna cmentarna budowla z czerwonej cegły o kubaturze około 1170 metrów sześciennych. Budowla z czerwonej cegły, to już czytam, złożona na planie krzyża greckiego. Środkowa część obiektu o wysokości około 1250 cm posiadała formę grania stosłupa o podstawie nieregularnego oktagonu. Tak czytam to z kartki.
przykrytego hełmem kopułowym, zwieńczonym niewysoką ośmioboczną latarnią, na którą niestety się nie dało wejść. Ale jestem wielce szczęśliwy, że to wlazłem. Kaplica funkcjonowała od początku II wojny światowej, pod koniec lat 60. wraz z terenem dawnego zakładu opiekuńczego Kungersmuchler została przejęta przez Pomorską Akademię Medyczną. W tym czasie przystąpiono do remontu kaplicy, co związane było z dostosowaniem obiektu do nowej funkcji, prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej, które działało tu do 2001 roku. Tak jak Wam mówiłem. Od tamtej pory kaplica stoi opuszczona, a zamurowana od wewnątrz oknami i drzwiami. No, nie do końca. Pojawiła się kulka pomysłów jej adaptacji. Wydzierżawienie zakładowi pogrzebowemu, przeglądanie parafii świętego Kazimierza jako kaplicy adoracyjnej, czy zagospodarowanie terenu z kaplicą na ośrodek kultury dla dzielnicy Arekońskie na Mieszyn z galerią. Żaden z pomysłów nie został zrealizowany i piękna nowogromańska kaplica nadal niszeje. Ale nikt nie powiedział o tym, że na terenie tego parku, który tu jest, ludzie chodzą po trupach. Bo to był cmentarz kiedyś. I tam dalej był... jak to się nazywa? Tam dalej był, tak jak Wam mówiłem, szpital. I ten szpital został zburzony. Nie zostało po nim nic. No ale coś trzeba było zrobić z tymi, że tak powiem, ludźmi, którzy zostali pochowani, tak? No i niestety oni dalej. Chodzimy po trupach. Jak to mówią. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do wesela się zagoi. Mam nadzieję. Ale niestety tu trzeba uważać, bo tu zobaczcie, są jakieś takie rzeczy. Ale powiem Wam szczerze, że fajnie było. Dobra, bo żona mnie woła. 10 minut do autobusu. Dobra, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Jak to się mówi... Czekajcie, może zacznę tak robić. Do następnego. Siema.